Nasza placówka już ponad 2 lata należy do klubu szkół UNICEF i projekt to już jest drugi z kolei. Pierwszy co prawda nie był aż tak ambitny i widowiskowy, natomiast do drugiego byliśmy dobrze zmotywowani. UNICEF postawiło wysoko poprzeczkę, zaproponowało zorganizowanie imprezy, na której będą zbierane fundusze na rzecz dzieci z Syrii. Wiadomo, sytuacja w Syrii jest niezwykle ciężka. Dzieciaki właściwie potrzebują wszystkiego. Ciepłej odzieży, butów, leków. UNICEF nie ma możliwości zaspokoić tych wszystkich potrzeb bez naszej pomocy. Stąd pomysł, że być może i my tutaj możemy pomóc, choć drobnym gestem, ale dołożyć się do tej akcji. Leży na usienki, płacze zimna, nie da łamów, ma tu las sukienki. Płacze zimna, nie da łamów, ma tu las sukienki. Jak to się śpiewa w takiej konfiguracji? Wyśmienicie, jeszcze raz powtarzam, wyśmienicie, wspaniale, to są cudowne dzieci, umuzycznione, potrafią naprawdę bardzo, bardzo dobrze z nami współpracować, a przede wszystkim dają nam ogromną radość, że chcą, że się bawią, no, że akceptują również i nas, bo to jest wzajemna relacja, to nie tylko my dla dzieci, ale dzieci dla nas przede wszystkim. To jest naprawdę bardzo wzruszające, że w ogóle ludzie chcą, żeby te dzieci funkcjonowały razem z nami, żeby to było naprawdę miejsce, które tworzą ludzie, a ludzie tutaj są wspaniali, jeżeli nas zaprosili i chcą być z nami, więc postarali się też, żeby właśnie te serca nasze były. Niesamowity koncert i szczytny cel, który temu koncertowi przyświeca. Warto pomagać? Jak najbardziej, warto pomagać, ale najbardziej wzruszające jest to, że naprawdę pomagają ludzie, młodzież, dzieci, które tak naprawdę same potrzebują pomocy, ale potrafią otworzyć swoje serca i pomagać innym dzieciom, które też potrzebują pomocy. Bo tak naprawdę, jak sami wiemy, wojna w Syrii pochłonęła bardzo dużo istnień, szczególnie najbardziej wycierpiały dzieci i w tym dzieciom prawda jest taka, że po prostu należy pomagać i taki szczyt jest po prostu niesamowitym przesłaniem dla nas wszystkich, że warto pomagać. Nasi uczniowie bardzo lubią śpiewać, bardzo lubią różne występy artystyczne, bo to jest pewna forma też terapii i wbrew pozorom bardzo chętnie występują, mimo że jest to dla nich jakiś stres. Natomiast my pracujemy nad tym, aby ich występy były jak najbardziej odważne i prezentujemy ich umiejętności na zewnątrz, promujemy ich talent, ich zamiłowania przy okazji właśnie takich imprez. We are the world, we are the children.